Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga. Dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu, w Gliwicach, a ze mną wspaniali goście, gospodarz tego miejsca, pan komendant Janusz Przybylski i kapelan, ksiądz Piotr Faliński. Panie komendancie, witam bardzo serdecznie. Również najserdeczniejsze życzenia z okazji świętego Floriana, bo to maj, to ten szczególny czas, kiedy właśnie o waszym patronie chcemy pamiętać, chcemy go wspominać, no i też chcemy być bardzo wdzięczni temu wszystkiemu, czemu wy służycie. Bo strażak i posługa strażaków to służba nade wszystko. Jak to pan komendant w ogóle tutaj też odbiera, tak właśnie? Tak, przede wszystkim dziękuję serdecznie za życzenia w imieniu swoim i wszystkich strażaków Gliwic i powiatu gliwickiego. No cóż, 4 maja, dzień jak co roku obchodzimy Dzień Strażaka. Chociaż u nas, jeśli chodzi o powiat gliwicki, będziemy go obchodzić troszeczkę później, ale to wynika z różnych okoliczności organizacyjnych. Generalnie 4 maja jest standardowo w Polsce obchodzony jako Dzień Strażaka. Strażacy służą. Co to znaczy, panie komendancie? Tak, służba, czasem właśnie mówimy, że strażacy służą, podobnie jak również inne służby, a nie pracują tak do końca, ponieważ no, praca kiedyś tam się kończy, służba w zasadzie, niektórzy mówią, że się nie kończy, że to jest taka, powiedzmy, czujność, czuwanie 24 godziny na dobę i chyba coś w tym jest, że rzeczywiście to jest służba, to jest w jakiś sposób pewne wyzwanie, pewna misja, która w jakiś sposób tam troszeczkę różni się od zwykłej pracy. Panie komendancie, może jeśli tak już rzeczywiście mówimy, że służba, bo w ogóle człowiek musi mieć powołanie. Człowiek musi mieć powołanie do tego, co robi. I to jest niezależnie, bo oczywiście tu nie chodzi tylko o powołania te do służby właśnie w kościele, kapłańskie, zakonne i tak dalej. Powołanie to jest bardzo szeroki temat. Powołanie trzeba mieć, żeby wypiec dobry chleb. Powołanie trzeba mieć, żeby ulice były posprzątane. Czy powołanie do służby strażackiej jest konieczne i potrzebne? Myślę, że tak, chociaż to powołanie czasem przychodzi raz wcześniej, raz później, ale myślę, że coś w tym jest, że strażakiem w jakiś sposób człowiek się rodzi, jeśli tak mogę powiedzieć w cudzysłowie. Natomiast, no jak powiedziałem, to czasem przychodzi wcześniej, czasem później. Myślę, że każdy gdzieś tam dorasta. Jak wspomnimy swoje dziecięce lata, jak mówi powiedzenie, każdy mały człowiek czy mały chłopiec pragnie zostać strażakiem, tak jest, i gdzieś to później albo się przenosi w rzeczywistość, albo nie. Natomiast no, w naszym przypadku, w przypadku strażaków, jak widać, przeniosło się to i trwa do dnia dzisiejszego. Panie komendancie, ja jeszcze za chwilkę zapytam też o to wszystko, jak to osobiście w życiu pana i pańskich kolegów i koleżanek, bo przecież strażak to nie tylko mężczyzna, to również przecież kobiety, by tutaj również podkreślić ich posługę, bo chociażby teraz jestem pod wrażeniem aktualnego serialu Strażacy i widzimy, że tam też panie mają, tak, mają swoje miejsce. Za chwilkę bym jeszcze o to zapytał, no bo mamy jeszcze drugiego gościa. Księże Piotrze, co to jest być kapelanem? Kto to w ogóle kapelan? Jak to wygląda? Rzeczywistość kapelanowania. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Kapelan. Powiedziałbym bardzo krótko. To człowiek, który może nie codziennie, ale w danych okolicznościach jest razem z tymi ludźmi, do których został posłany. I ja z własnego kilkunastoletniego doświadczenia kapelańskiego mogę przytoczyć choćby takie dwa fakty, że kapelan jest potrzebny, że ci ludzie potrzebują kapelana może bardziej niekiedy niż psychologa. 2-3 lata temu wypadek na odcinku A4, chłopcy wrócili tutaj do jednostki, akurat byłem na terenie, z wypadku były ofiary śmiertelne, to pierwsze kroki były skierowane do mnie. Po prostu roztrzęsieni, no, przeżyli traumę w pewnym sensie, chcieli się podzielić, chcieli się wyładować po prostu. I druga rzecz, komendant zresztą poświadczy, od pewnego czasu organizowana jest tutaj wigilia, rano o godzinie 9:00.
przy zmianach. Bardzo dużo ludzi uczestniczy w tym wszystkim. Są kolędy, jest fantastyczna atmosfera, są życzenia, łamanie się opłatkiem. Tak jak Pan Bóg przykazał, a Matka Kościół uczy. I pewnego razu powiedziałem taką rzecz, że chciałbym mieć pokój dla siebie, gdzie sobie usiądę i może któryś z chłopaków przyjdzie do spowiedzi. Na początku przyszło dwóch. W tej chwili ustawia się kolejka, naprawdę bardzo dużo ludzi i ja śmiem twierdzić, że oni nie pójdą do swojego proboszcza, bo to są takie problemy, które ich dręczą wewnętrznie. Oni wolą pójść do kapelana. Mają do mnie zaufanie i chwała Panu Bogu i oni potrafią po prostu rozmawiać i czekają na jakąś pomoc, choćby słowną, choćby wysłuchanie. Bo wiele też, sam ksiądz wie, w sakramencie pojednania nie możemy zdziałać, ale ta łaska Pana Boga i wysłuchanie to jest przede wszystkim. Czyli można by powiedzieć, że tak oczywiście dla telewidzów, kapelan w różnych tych służbach, w różnych środowiskach to jest taki swój człowiek. Tak, tak. Bo on nas lepiej rozumie. Kapelan jest potrzebny, kapelan jest ważny. Może będzie jeszcze też kiedyś, tak bym już nadmienił, okazja, by w programie Bliżej Boga porozmawiać też właśnie o kapelaństwie, w ogóle służbie armii, wojska. Ale tutaj jesteśmy jakby no, w czymś bardzo, bardzo podobnym. U księdza Piotra też to tak było, że się jako mały chłopak interesował już tymi wszystkimi sikawkami. To znaczy tak, ja jako młody chłopak należałem do OSP u mnie w rodzinnej parafii, tam gdzieś na peryferiach Prudnika, konkretnie w Prężynie, gdzie brałem udział w zawodach. Co prawda byłem za młody, żeby brać udział w akcji, ale jako młodzieżowa sekcja, drużyna, żeśmy brali udział w zawodach. Nawet byłem przodownikiem, pamiętam, pierwszej roty. Bardzo poważna sprawa. Przez całe liceum, no potem akurat Pan Bóg mi namieszał to tak zwane powołanie, właśnie mówiliśmy o tym powołaniu, poszedłem do seminarium, więc to zostało zawieszone, ale nadarzyła się okazja, poproszono mnie, czy mnie przyjął tej posługi kapelańskiej. Na początku byłem kapelanem ochotniczych straży pożarnych powiatu gliwickiego, ziemskiego i od pewnego momentu ksiądz biskup mianował mnie kapelanem diecezjalnym Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i za co dziękuję, bo dla mnie to też jest realizacja siebie w jakimś sensie. Coś, co kiedyś było, człowiek o tym marzył, no nie było mi dane pójść do oficerskiej szkoły pożarniczej, żeby przyjąć mundur zawodowca, ale z drugiej strony jest to też jakaś namiastka realizowania tego marzenia i z drugiej strony, no nie ukrywajmy się, służenia tym ludziom, którzy potrzebują obecności, którzy potrzebują nawet czasami klepnięcia w ramię i powiedzenia, chłopie, jest dobrze, nie? A jak jest źle, no to też powiedzenia, że jest źle, nie? Słuchaj, zastanów się, nie? Oczywiście. To, że jest to konieczne, to, że jest to potrzebne, na pewno jesteśmy przekonani. Panie komendancie, bo może ktoś być zaskoczony tutaj i konwencją programu i nagle pojawi się właśnie Bliżej Boga, czas dla chrześcijan. Przecież no nie każdy strażak musi tutaj być właśnie osobą wierzącą, musi być osobą, która w Bogu pokłada nadzieję. Ale ja jednak, no znając tutaj troszeczkę osobiste relacje, zadam to pytanie samemu komendantowi, ale też w ogóle no jako strażakowi. Czy Bóg? Czy to odniesienie do wiary w tych trudnych sytuacjach, w ogóle w służbie tej właśnie strażackiej, no w tej posłudze, czy to jest ważny element? Ja myślę, że ważny element, niezależnie od światopoglądu, jaki kto reprezentuje. No, ja akurat jestem człowiekiem wierzącym i tutaj, tak jak ksiądz powiedział, no w jaki sposób te wartości staram się umacniać. Natomiast, jak mówię, no niezależnie od tego, gdzieś tam ta wyższa idea nad nami tutaj czuwa, jakkolwiek by to nie nazywać, opatrzność czy Pan Bóg. Natomiast myślę, że jako w służbie, gdzieś tam balansujemy na granicy życia i śmierci w interwencjach, podczas interwencji zdarzeń. I tutaj to odniesienie takie, o czym ksiądz kapelan powiedział wcześniej, że chłopcy nieraz rozszczęsieni po akcji, to nie wynika z bojaźni, bo tutaj akurat są zaprawieni w boju, doświadczeni, przeszkoleni i można powiedzieć, że z jednego pieca chleb jedli i tutaj akurat niestraszne im są różne widoki, aczkolwiek niejednokrotnie przy takich ekstremalnych zdarzeniach, zwłaszcza gdzie giną ludzie, gdzie
gdzie giną dzieci, no jest to wstrząsające nawet dla tak wydaje się odpornych mężczyzn, jakimi są strażacy. I tutaj gdzieś chwila refleksji, że jednak no jakaś ta wartość taka nadrzędna, która pozwala również nam funkcjonować w tym wszystkim i znaleźć spokój, znaleźć jakieś wewnętrzne ukojenie, no bo każdy jest tylko człowiekiem i na pewno wewnętrznie również przeżywa różne sytuacje, a obracamy się, nie ukrywajmy, w obrębie tych ekstremalnych zawsze sytuacji. No i tu rzeczywiście ta psychika i pewne odniesienie są bardzo ważne. Dlaczego właśnie o to zapytałem? Bo tak jest chyba też w naturze każdego z nas. No w ogóle jako dzieci, jako dorośli, nawet, no bo pierwsza burza gdzieś tam wiosenna już za nami i zdarza się jakieś takie no, nagłe zdarzenie i wtedy ta pierwsza myśl, albo nawet nasz taki byśmy powiedzieli, no głos, o Jezu, o Boże, to może być z przyzwyczajenia, ale to też może być właśnie odruch taki wypływający z natury, że odnosimy się właśnie do Pana Boga. No jeśli z tego tutaj i Pan, i koledzy, współpracownicy czerpią i korzystają, myślę, że dobrze. Ja też tak myślę. Takim namacalnym tego dowodem jest zawsze przed uroczystościami naszymi strażackimi, uroczysta msza święta, za zdrowie strażaków, za pomyślność ich służby, ich rodzin odprawiana, a zazwyczaj już ostatnio tutaj w kościele świętej Barbary. Stało się tą tradycją już i nie ukrywam, że strażacy tego oczekują. Tutaj też w jakiś sposób podbudowują się i moralnie, i w jakiś sposób duchowo na dalsze dni, miesiące i lata służby. No i myślę, że coś w tym jest. Każdy gdzieś tam szuka tego odniesienia, jakkolwiek, jak już powiedziałem, posiada, no różnie, być może różnie tutaj interpretują i filozofię wyznają. Tak? Księże Piotrze, no święty Florian, no skąd on się w ogóle wziął? No bo to, no przecież to są odległe czasy. To jest przecież czas prześladowań chrześcijan za czasów Dioklecjana. No właśnie, no przecież to i nagle tutaj Florian i to, no gdzie jak gdzie, ale naprawdę w Polsce, ja wiem, że Kraków, że to wszystko gdzieś tam po drodze, bo przecież relikwie w Krakowie, najbliższy tutaj nam też, najbliższe miejsce to przecież Chorzów, całe miasto poświęcone świętemu Florianowi, wszystko. Skąd to ten Florian? To znaczy ja myślę, że trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, no Florian stał się patronem ludzi, zawodów czy posługujących w danych zawodach, gdzie dany człowiek ociera się o śmierć, niebezpieczeństwie. To nie tylko strażacy, to też hutnicy, alteryżyści, tudzież inni. Dlatego myślę, historia wytworzyła ten kult świętego Floriana jako bohatera za czasów prześladowań Dioklecjana, bo jak sięgamy do życiorysu świętego Floriana, okazuje się, że on poświęcił swoje życie towarzysząc prześladowanym chrześcijanom. Jego szarpano różnymi narzędziami, potem przywiązano kamień do szyi, utopiono w rzece. Był człowiekiem niezłomnym. I myślę, te cechy właśnie niezłomności, odwagi, dotrzymywania pewne jego słowa czy pewnych wartości właśnie stąd się wzięły. I dlatego i strażacy, i hutnicy, tam gdzie człowiek ma do czynienia, no ocieranie się o śmierć, po prostu dlatego on otacza ich swoją opieką. Nie? I oni z miłą chęcią proszą swojego patrona o tą pomoc, nie? O wstawiennictwo u Pana Boga, o te łaski. W ogóle myślę, że tutaj nasz rejon w ogóle ceni sobie tych patronów. To już górnicy świętą Barbarę, tak. Do niej bardzo często się odnoszą. Ja też, znając środowiska, powiedzmy tutaj, no strażaków, wiem, że święty Florian jest dla nich kimś. I nie tylko dla nich, bo to można nawet wziąć na terenie naszej diecezji. Wiele figur i kapliczek w poszczególnych miejscowościach poświęcone, dedykowane są świętemu Florianowi. Ja dam taki prosty przykład. Ja jestem kapelanem diecezjalnym, ale u mnie nie ma na mojej parafii, na terenie parafii jednostki straży pożarnej, ale jest kapliczka z 1910 roku poświęcona świętemu Florianowi. To też o czym świadczy, że ta postać już nawet historycznie, a moja parafia w przyszłym roku będzie obchodziła 800 lat istnienia, nie była postacią obojętną.
Ja jeszcze, jeżeli księże Bernardzie mogę, do tego, co pan komendant powiedział, kwestia wzywania wstawiennictwa Floriana, rozpoczynania uroczystą mszą świętą, akurat tak się składa, że biorę udział w tych mszach świętych i zawsze powtarzam strażakom, chłopakom i nie tylko, bo panią też, że największym przykazaniem, jakie dał Pan Bóg Jezus Chrystus, to jest przykazanie miłości. I oni przez swoją posługę realizują to przykazanie miłości. W sposób naprawdę dosłowny. Poświęcając czasami swoje zdrowie, bo i tracą zdrowie przy różnego rodzaju akcjach, ale też narażając swoje życie. Realizację swojego powołania. I z drugiej strony mówię, to ja bym porównał może tak troszeczkę do kapłaństwa, nie? To jest ta służba, to nie jest zawód. Ja się boję słowa zawód w wypadku strażaka. Bo strażakiem się jest 24 godziny na dobę, tak samo ksiądz wie doskonale, my też. To tyle, co chciałbym dodać. Panie komendancie, oczywiście to, że życzenia płyną, to, że jest to zawsze no, taka ogromna wdzięczność też wobec tej służby strażackiej, kiedy, no bo jesteśmy w centrum, jesteśmy w mieście, straże wyjeżdżają, kiedy ten sygnał słyszę ja osobiście, ja zawsze wtedy gdzieś tam myślę, co się stało. Panie Boże, no oby tam było dobrze, oby tam nie było tragicznie. Było mi dane przeżyć poprzedniej parafii wielki pożar w Kuźni Raciborskiej, w ogóle gdzieś później też służyć tym wszystkim wydarzeniom bardzo tragicznym, bardzo, bardzo poważnym. Czego życzyć strażakom w ogóle? Jak to powiedzieć? Bo może też poprosić tutaj właśnie telewidzów, tych takich, byśmy powiedzieli, zewnętrznych, szybko informowanych poprzez ten sygnał jadących wozów bojowych, o czym wtedy myśleć? No właśnie tutaj taka nutka dygresji, ponieważ ksiądz się cieszy, jeśli ktoś jedzie, być może tutaj ze strażaków, są to syreny. Nie zawsze tak jest, odbieramy czasem sygnały, o znowu ci strażacy jadą, tutaj hałasu tyle w mieście robią, zwłaszcza w nocy. Szanowni Państwo, no tak to jest, jeździmy zgodnie z pewnymi procedurami. Samochód uprzywilejowany, a takowym jest samochód straży pożarnej. Aby był uprzywilejowany, musi mieć włączone zarówno sygnały akustyczne, jak również dźwiękowe. No i niestety, no z przykrością musimy, że jeśli akcje zdarzają się w nocy, to samochody muszą wyjechać, żeby nie dochodziło do kolizji na drogach, muszą wyjeżdżać właśnie w sposób uprzywilejowany, aczkolwiek no może to niestety przeszkadzać czasem, ale to już tak na marginesie. To też może pobudzać i właśnie o to by chodziło, że pobudza nas do tego pomyślenia. Przeprosić, no niestety tak jest i tak będzie, tutaj nic nie zmienimy, bo są to procedury nadrzędne i staramy się do tego dostosować, aby wszyscy w tym momencie byli bezpieczni, użytkownicy ruchu również. Natomiast czego życzyć strażakom? No myślę tego, czego życzę się wszystkim. Przede wszystkim zdrowia i tej potrzebnej w służbie naszej, zwłaszcza zdrowia, bo przecież tutaj strażacy przy wysiłku fizycznym, każda akcja to jest niezmierny wysiłek fizyczny, raz większy, raz mniejszy, ale w ekstremalnych sytuacjach tego zdrowia i tężyzny fizycznej potrzeba jak najbardziej. Na pewno spokoju, jakiegoś takiego wewnętrznego, ponieważ no jest to jednak służba, jest to praca, służba, można powiedzieć w jakimś poczuciu stresu, takiego powiedzmy raz mniejszego, raz większego, ale jednak nie ma takich samych akcji, nie ma takich samych zdarzeń i tu nie ma rutyny. Tu do każdej akcji, nawet tej najmniejszej, trzeba być przygotowanym, trzeba być skoncentrowanym. No i myślę, że tej społecznego, że tak powiem, uznania, szacunku. Aczkolwiek no, niezręcznie mi mówić tutaj o samym sobie, czy o strażakach swoich, ale no, na chwilę obecną muszę powiedzieć, dziękując społeczeństwu, że ten szacunek i uznanie w jakiś sposób posiadamy, że zapracowaliśmy przez te lata na ten szacunek i społeczne uznanie, czego dowodem są właśnie licznie spływające życzenia, gratulacje, między innymi z okazji Dnia Strażaka. No i myślę, że takiego strażackiego szczęścia również, ponieważ jak w każdej służbie, w każdej pracy czy w życiu potrzeba jest tego szczęścia takiego w danej chwili czasem, a zwłaszcza w służbach właśnie, gdzie z każdą chwilą, z każdą minutą gdzieś tam podczas działań coś może się nieciekawego i nieprzyjemnego zdarzyć. Nie tylko w aspekcie społeczeństwa czy tych poszkodowanych, ale również strażakom. Na szczęście odpukać się. Wypadki w straży są, powiedzmy, no nie są jakieś tak częste i powszechne, ale niemniej jednak zdarzają się. Tutaj technika w tej chwili i postęp cywilizacyjny również przyczynił się do tego, że jesteśmy coraz bardziej doposażeni, coraz bardziej
doposażeni w samochody, w sprzęt, ale również w ten sprzęt ochrony osobistej, gdzie rzeczywiście te zagrożenia w jakiś sposób minimalizuje się, ale statystyka niestety jest nieubłagana i te wypadki również z udziałem strażaków zdarzają się, choćby przestrzegać tutaj procedur wszelakich. Dlatego myślę, że tego szczęścia, zdrowia i pomyślności i strażackiego szczęścia, że tak powiem, tutaj również dla strażaków, no i oczywiście dla ich rodzin, za wszelkie niedogodności naszej strażackiej służby, ponieważ no czasem rodziny też w jakiś sposób odczuwają skutki, czy dłuższego pobytu, czasem trzeba dłużej pobyć, dłużej dyżur trwa, no bo to jest służba, a nie praca, gdzie kończy się o konkretnej godzinie i w zasadzie nic mnie nie interesuje. Tutaj w naszym przypadku, jeśli zajdzie potrzeba, w każdej chwili można zatrzymać strażaka w służbie i później no rzeczywiście dla jego służba to nie trwa 8 godzin, tylko czasem 24 godziny, a nawet i dłużej. No dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Jedna z legend powiada, że Florian jednym wiadrem ugasił pożar w wiosce. To oczywiście legenda, to oczywiście symbol, to znak. No takiego też zachowania, takich umiejętności no życzę i księdzu kapelanowi, i panu komendantowi. Naprawdę i na wasze ręce dzisiaj też te szczególne raz jeszcze życzenia, no i tego wszystkiego, co dobre, ale przede wszystkim takie, myślę, społeczne tutaj, dzięki telewizji też przekazane społeczne wyrazy wdzięczności za to, że jesteście, za to, że robicie no po prostu taką robotę, że my czujemy się bezpieczniej i lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. Rzeczywiście, no ten głos syreny niech absolutnie nie przeszkadza, może zaniepokoić, ale niech przede wszystkim mobilizuje do tego, że wtedy chcemy też o tych ludziach i o tych zdarzeniach, do których są wzywani, myśleć. Bardzo Państwu dziękuję.